Jesteś w pięknym stroju panny młodej, no wypada zapytać, kiedy założysz taki naprawdę. No właśnie, kiedy ja założę taki naprawdę? Następne pytanie. Ale co, myślisz nad tym? Wiesz co, no w jakiś sposób myślimy, natomiast chyba to na razie zeszło na dalszy plan. A miałaś presję społeczeństwa, że jesteś w ciąży, to musi być zaraz ślub? Bo często tak bywa, nie? Zupełnie nie. W sensie, ja to był taki moment, w którym już dojrzałam do tego, że chciałabym posiadać dziecko. Spotkałam odpowiednią osobę na swoim miejscu i można powiedzieć, że po prostu jest to nie po kolei, ale jak na razie my się czujemy z tym bardzo dobrze. A myślisz, że nie będziesz miała problemu z chrztem? Bo czasem niektórzy nie chcą udzielać chrztu, jak nie ma ślubu. No nie, to byłoby straszne, wiesz. Ale tak jest, kobiety wychodzą z płaczem z kościoła. Przestań, co ty mówisz? Dobra, jakby ksiądz ci powiedział, musi być, to co? Że co musi być? No ślub musi być, bo nie będzie chrztu. Nie, no nie Klaudia, można. Tak się dzieje, proszę, naprawdę, tak wiesz, tak się dzieje. Podeślę ci kilka linków, że tak się dzieje. I co ty na to, idziesz do innego kościoła? Nie, mówię, że na pewno gada, będzie. Tylko idźcie się wykąpać w jeziorze. Jezu, on naprawdę to zrobił. A dupka ci nie odmarzła? No dobra, to... Słuchaj, mam nadzieję, że będzie ślub. Taki wymarzony, bo mam u swojego boku najwspanialszego mężczyzna, o jakim sobie marzyłam. Mam cudowne dziecko, więc myślę, że będzie. Może nie po kolei. Czasami tak się w życiu dzieje. Ale... Kwestia czasu, tak, drodzy tak. Państwo. Ale kwestia tak czasu. Będzie, pewnie. No dobra, to nie zabieram ci więcej tego czasu, bo dziecko płacze. Matka była nie płacze. 3 godziny czy 4 godziny w pracy, nie? Prawda, ale jest pod opieką babci, słuchaj, najlepszą opieką. A często podrzucasz do babci? Mama jest ze mną, więc jak jestem w pracy, to jest, a jak mogę, to tylko ja chcę się nią zajmować, bo inaczej jestem zazdrosna. No i oby tak jak najdłużej, dzięki. Dzięki.